Dom wydawniczy Rebis przedstawia: Mons Kallentoft na imię mi Zak, przełożyła bratu Miła Pawłowska Peterson. Czyta Piotr Grabowski. Kto przyprowadzi pożarające ludzi konie? Kto poskromi króla tracji Diomedesa? Kto uratuje niewinnych? Nasz bohater, nasz bohater, nasz bohater. Prolog 1999. Dwunastoletni chłopiec leży na plecach w wysokiej trawie. Szybko oddycha. Sierpniowa noc jest ciemna i ciepła. Zapach, żelaza. Zapach świeżej krwi miesza się z wonią polnych kwiatów. Szeroko otwartymi, przytomnymi oczami chłopak wpatruje się w bezkresne niebo. Jest usłane niezliczonymi małymi punkcikami, gwiazdkami, które walczą o swoje miejsce w obrębie gwiazdozbiorów, wielkiej Niedźwiedzicy, Kasiopei i Oriona. W długiej smudze na niebie gęsto stłoczone gwiazdy tworzą białą mgłę. Drogę Mleczną. W podstawówce nauczyciel opowiadał, że Słońce to tylko nic nieznacząca kropeczka na peryferiach galaktyki Drogi Mlecznej. A skoro tak, to czym jest Ziemia? Ziarnkiem piasku, niewartym nawet wzmianki. Chłopcu trudno było to zaakceptować. Tak jakby wszystko, co robił człowiek, było pozbawione jakiegokolwiek znaczenia. Teraz gdy wyleguje się na łące i gapi na tę nieogarnioną nieskończoność, chciałby, żeby faktycznie tak było, by nic nie miało większego znaczenia, żeby to, co wydarzyło się owego wieczora, znikło w galaktycznym mrowiu nieważnych spraw. Ten drugi leży zaledwie kilka metrów dalej. Chłopiec nie ma odwagi spojrzeć w tamtą stronę. Kaszla. Czuje ból w żebrach. Wilgoć przenika przez koszulkę. Słyszy głośne cykanie. Ten dźwięk mu się nie podoba. Tak, jakby świerszcze zdradzały. Jest tutaj, widzimy go. Chłopiec wie, że nie może tu leżeć w nieskończoność. Musi iść dalej. Problem w tym, że jest tak potwornie zmęczony. Jakaś siła przyciska jego ciało do ziemi, tak jakby planeta nagle przyspieszyła. Gwiazdy są coraz bliżej, a biała smuga drogi mlecznej wyraźniejsza, jak te diabelskie twarze schowane w ciemnych dziurach pośród gwiezdnego pyłu. Zabierz mnie stąd, w kosmos, w zapomnienie. Część pierwsza. O unicestwianiu zapomnianych o rozwierających się, wygłodniałych paszczach oraz o tych, co jeszcze żyją i krzyczą w podziemiach. Rozdział pierwszy Sztokholm 2014 W budynku dawnej stoczni panuje skwar. Podeszwy kleją się do porozlewanego na niewielkim parkiecie piwa, a powietrze jest tak wilgotne, że pod z trudem wydostaje się z ciała. W tym pozbawionym okien pomieszczeniu nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, że na odrapane mury padają już poranne promienie słońca. Tu nie ma godziny zamknięcia, ostatniej kolejki w barze. Organizator imprezy kończy ją wtedy, gdy uzna to za stosowne, albo kiedy pojawi się policja. Niby zwyczajna czerwcowa noc z niedzieli na poniedziałek. Ale sztokholmskie nocne anioły trzepocą swoimi skrzydłami tak jak nigdy dotąd. DJ stopniowo podkręca tempo, bity zagęszczają się. Parkiet przyjmuje to z entuzjazmem, a temperatura w dawnej hali montażowej rośnie. Młody mężczyzna zrzuca koszulkę. Tańczy z pewnością siebie, charakterystyczną dla kogoś, kogo nie obchodzi, co myślą o nim inni. Do spoconego czoła przylepiły mu się długie blond kosmyki. Odgarnia je, co nie uchodzi uwadze kilku kobiet. Patrzą na jego twarz i na wytrenowany, gładki nagi tors. Podoba im się to, co widzą. Dwie z nich próbują nawiązać z nim kontakt wzrokowy. Na oko dwudziestoletnie. Blondynka z fryzurą na pazia i długowłosa brunetka. Obie w obcisłych kusych sukienkach. Szepczą między sobą o tym, jak bosko się prezentuje, o jego pełnych ustach i prostym, wyrazistym nosie. Wygląda jak Heros z powieści dla dziewcząt albo z greckiego dramatu. On rzuca im jedynie przelotne spojrzenia. Teraz chce tylko tańczyć, poddać się dynamicznym lupom, oczyścić mózg, duszę z myśli i emocji. Pociąga piwo z butelki, patrzy wokół. Nagle szeroko się uśmiecha. Jego spojrzenie ożywia się. Robi kilka kroków, potyka się jakiś kabel, odzyskuje równowagę, a następnie rusza w kierunku ciemnowłosej dziewczyny. Ta przez chwilę zastanawia się, co mu powiedzieć. Ale wtedy na bok spycha ją przyciskający się obok potężnej budowy typ w czarnym podkoszulku. Dłonie obu mężczyzn łączą się w mocnym uścisku. Obejmują się na powitanie. Postawny mówi coś na ucho blondynowi. Ten ostatni kiwa głową i razem przeciskają się przez tłum na parkiecie. Przerdzewiała rynna pisuarowa w męskiej toalecie cuchnie moczem. Ściany są pobazgrane i upstrzone reklamami undergroundowych klubów i podejrzanych portali internetowych. Drzwi się zamykają. Hałas cichnie. Nie muszą już do siebie krzyczeć. Mężczyzna z nagim torsem chwyta swego towarzysza za wielkie bary i lekko nim potrząsa. Abdula, dobrze cię widzieć. Już myślałem, że się nigdy nie pojawisz. Wiesz jak jest, mam sporo roboty. O tej porze? Zak zerka na zegarek. Trzecia: trzydzieści Pracujesz do późna. Abdula się uśmiecha. Najważniejsze, żeby dogodzić przyjacielowi. Otwiera drzwi do jednej z trzech kabin i wykonuje głęboki teatralny ukłon. Pan przodem, mesję herry. Deska sedesowa porysowana jest żyletkami i innymi ostrymi przedmiotami. Abdula wysypuje zawartość niewielkiego przezroczystego woreczka i dzieli ją srebrną, wydaną przez bank Nordea wizą. Zak odruchowo spogląda na kartę formującą kreski kokainy. Pod szesnastoma cyframi widnieje nazwisko i imię. Kan. Abdullah. Wie, że jego kumpel faktycznie nazywa się trochę inaczej. Ale kiedy w 1993 roku rodzina Kanów przyjechała do Szwecji, machnęli się w urzędzie. Po latach Abdullah próbował to wyprostować. Urzędnicy chcieli mu pomóc, tyle że chcieli za to kilka tysięcy koron. A postanowił więc pozostać przy nieprawidłowo zapisanym imieniu i nazwisku. – Proszę bardzo, częstuj się – mówi i podaje Zakowi jaskrawo-różową słomkę. Ten patrzy zaskoczony na przyjaciela. – A co to niby mam być? Zacząłeś wciągać kokę przez rurkę z McDonalda? – Nie z McDonalda. Są za długie i za cienkie. Tylko z tego nowego baru z miltrzejkami przy Maria Torge. W zasadzie ta też była za długa, ale przeciąłem ją na pół. Teraz pasuje idealnie. A po co ci właściwie słomka? Do tego różowa. Gdzie się podziała twoja chromowana rurka w tym bajeranckim etui? śmieje się Zak, z sarkazmem kładąc nacisk na epitet Bajerancki. Gliny, sam wiesz, odpowiada Abdulla i puszcza do niego oko. Jeśli znajdą u ciebie taką rurkę, od razu się czepiają, nawet jeśli jesteś czysty. Dobra, dobra, dawaj, mówi Zak i wyrywa mu słomkę. Wkłada ją do nosa i wciąga kreskę. Siedzą przez chwilę przy sedesie w ciasnej kabinie i tylko patrzą na siebie, podczas gdy Cox zaczyna robić swoje. Myśli się rozjaśniają, wzrok wyostrza. Jest tak spokojnie, tak dobrze. Wszystko wokół ma teraz wyraźne kontury. Zak patrzy Abduli w oczy. Ma całą masę znajomych, ale tylko jednego prawdziwego przyjaciela. Wiele razem przeszli. Lata szaleństw, kłopotów i ciągłej walki. Oraz miłości takiej, jaka łączy braci. Dałbym się za ciebie zastrzelić, myśli Zak. Czuję ukłucie w piersi. Abdulla napotyka jego wzrok, jakby czytał w myślach przyjaciela. Kiwa porozumiewawczo głową. Znów na parkiecie. Płuca walczą o tlen w lepkim ukropie. Stopniowo zaciera się granica między paniką a ekstazą. Monotonny bit doprowadza zakat do szaleństwa przyjemnego szaleństwa. Pot spływa mu po torsie, a od wilgoci jasne włosy jeszcze bardziej się skręcają. Tuż obok tańczą tamte dwie dziewczyny: blondynka i brunetka, ramię przy ramieniu, udo przy udzie. Muzyka pulsuje. Kolejna wizyta w toalecie. Cztery osoby stłoczone w jednej kabinie. Karta wiza niczym dzięcioł stuka o deskę klozetową. Dziewczyny chichoczą. Mają pierwszeństwo przy wciąganiu kresek. Pochylają się, a ich dekolty prawie wszystko odsłaniają. Odrzucają włosy i dotykają palcami nosów. Wstają. Ciała blisko siebie w ciasnym pomieszczeniu. Usta, które się spotykają. Języki. Pocałował cię z języczkiem? Trzy Azjatki siedzą na sfatygowanej kanapie w dużym pokoju mieszkania w bloku z lat siedemdziesiątych i radośnie chichoczą. Tajska łyski Mekong podziałała. Atmosfera się rozluźniła. Co za pytanie. Nie mam zamiaru ci o tym opowiadać. Mówi młoda kobieta klęcząca na poduszce po drugiej stronie stolika. Zdradza ją jednak zażenowany uśmiech. Ależ, Mimi, przecież ty masz dopiero osiemnaście lat, z udawanym oburzeniem mówi najstarsza z kobiet, a dwie pozostałe znów ich Ale wtedy miałaś chyba siedemnaście. Mylisz się, skończyłam osiemnaście, w październiku, szesnastego, odpowiada dziewczyna i na chwilę zanurza się we wspomnieniach. Cztery świeczki kołyszą się w stojącej na stole misie wypełnionej wodą i rzucają chybotliwe refleksy na tapety w kolorze tarakoty. W pokoju unosi się delikatny zapach kolacji kolendry, czyli ryżu i suszonej ryby. Powoli kończy się stojąca na stoliku ryżowa whisky, podobnie jak kola w dwulitrowej butelce. Ostatnia paczka chipsów jest już pusta. Kobiety są zmęczone i obolałe. Właściwie to powinny się już kłaść, ale miło tak sobie posiedzieć, w miłej atmosferze. Gawędzą prawie wyłącznie o życiu w rodzinnych stronach, o powodziach, które nawiedziły ich wioski, o dzieciach, którymi opiekują się babcie i dziadkowie. Rozmowy na temat dzieci i rodzin wiele je jednak kosztują. Tęsknota za domem staje się wtedy jeszcze bardziej dotkliwa. Problemy sercowe osiemnastolatki to w takich sytuacjach doskonała odskocznia. 43-letnia dał maja pochyla się i nalewa sobie odrobinę łyski i uzupełnia ją dużą ilością koli. Zwraca się do Mimi. Może dolać szanownej królowej całowania z języczkiem? Mimi ponsowieje, a pozostałe dziewczyny parskają śmiechem. Myśli o wieczorze nad rzeką. Ciało Jan Nainga. A zarazem miękkie, ciepłe jak tamta noc. Jego usta i język jeszcze cieplejsze. wilgotne jak deszcz w te pierwsze dni pory monsunowej. Chichot kobiet niesie się w letnią noc przez uchylone w salonie okno. Po ścieżce na dole zdecydowanym krokiem idzie mężczyzna. Pospiesznie zerka w kierunku okna. Przecina plac zabaw i kieruje się w stronę wejścia. Popsuta huśtawka dynda na jedynym ocalałym łańcuchu. Na butwiejącej drewnianej ramie piaskownicy walają się odłamki potłuczonej butelki. Sporych rozmiarów blok komunalny jest równie przytulny co betonowy bunkier. Jeden z wielu podobnych do siebie budynków. Beżowe elewacje z cegły, ciemnoszare balkony. Wszechobecne anteny satelitarne winda jest popsuta ale nawet gdyby działała wybrałby schody nie chcę hałasować bardziej niż to konieczne gdzieś ujada pies z worka ze śmieciami pod drzwiami jednego z mieszkań na trzecim piętrze wydobywa się fetor zepsutej ryby mężczyzna dociera na kolejne piętro i staje pod drzwiami na których ktoś czarnym sprayem nabazgrał śmierć wszystkim czarnuchom Poza tym żadnego numeru, żadnego nazwiska. Na wrzutni na listy jedynie lepkie pozostałości naklejki z wizytówką. Ostrożnie naciska klamkę. Spodziewa się, że drzwi będą zamknięte, ale te bez trudu ustępują. Z korytarza nie widać dużego pokoju, ale przez otwarte drzwi po prawej stronie doskonale słychać głosy kobiet. Na ścianie dostrzega chybotliwy cień, a potem wąską półkę, na której stoi figurka Buddy i cztery świeczki w fioletowych świecznikach. Mimi nieruchomieje, gdy widzi wchodzącego do pokoju obcego mężczyznę z pistoletem w dłoni. Chce krzyknąć, ale nie jest w stanie wydobyć z siebie głosu. Kiedy uzmysławia sobie, że jest już za późno, że oto nadszedł koniec, przez głowę przelatują jej wspomnienia. Pluski i śmiechy podczas kąpieli w rzece Giain z kuzynem Majat Noe. pierwsza podróż na wielki targ w Paan, deszczowy dzień ukończenia szkoły, pomarszczone ręce babci w jej włosach, dłonie Jan Nainga na jej ciele i to jego miłe, łakome spojrzenie, które chciałaby, już zawsze było skierowane tylko na nią migoczące światło latarni ulicznych, przedostające się przez szparę w plandece ciężarówki, gdy z płaczem żegnała się w obozie z rodziną. Z Jan Neingiem. Na pace, gdzie leży z jakimiś obcymi ludźmi, jest ciasno i niewygodnie. Światła migoczą szybciej i szybciej. Dość ma już migocącego światła stroboskopów. Znikło kokainowe odprężenie i Zak ma wrażenie, że wszystko na niego napiera. Ciała, pot, chudź. Pospiesznie żegna się z Abdulą. Sprawnie lawiruje w tańczącym tłumie. Pędzi w dół po masywnych drewnianych schodach ku wielkim, blaszanym drzwiom, które zatrzaskuje za nim ochroniarz z napompowanymi sterydami bicepsami. W końcu hałas cichnie i przechodzi w delikatne dudnienie. Zak wpada prosto w letni poranek jak ze snu. Światło dnia, blask słońca, śpiew ptaków. Wdycha wonne rześkie powietrze oczarowane pięknem dnia, i tym, jak wszystko wokół tętni życiem. Spacerkiem kieruje się w stronę miasta. Chłodna bryza znad zatoki muska jego twarz i nagi tors. Włoski na rękach unoszą się uświadamia sobie, że w klubie zostawił przewieszoną przez poręcz koszulkę. Waha się przez chwilę, czy zawrócić i znów wejść w ten parujący kocioł. Spogląda w górę na ogromny budynek, który właśnie opuścił i czuje się taki malutki. Wielka, solidna i kanciasta bryła. Typowy obiekt przemysłowy. Niepokojąco przytłaczająca. Relikt dawnych czasów, który nie chce dać za wygraną, mimo że pod tą szerokością geograficzną nikomu nie są już potrzebne pomieszczenia przemysłowe. Farba, którą na ścianie wymalowano, napis prawie zupełnie się złuszczyła. Nadal jednak widać kontury liter Heraldus. Zak zastanawia się, dlaczego ten potężny koncern przemysłowy pozwala, by należący do niego budynek popadał w ruinę. Może traktują go jak zabytek minionej epoki? Albo pomnik porażki, o której nie wolno zapominać? A może to kolejny przykład zdolności do adaptacji, z której znana jest ta firma? Dobra, stąd już więcej kasy nie wyciśniemy. Zamykamy tę budę i eksploatujemy kolejną żyłę złota. Od głuchego dudnienia basów drżą szyby na piętrze. Zak? Zastanawia się, czy zarząd koncernu wie, że stare pomieszczenia stoczniowe zostały przekształcone w nielegalną spelunę? Odwraca się i idzie dalej w stronę miasta. Mniejsza o koszulkę. Smużki pary unoszą się z asfaltu ogrzewanego przez poranne słońce. Za sitowiem spokojne wody zatoki. Na drugim brzegu rzędy okazałych domów. Nowe, luksusowe nieruchomości z wychodzącymi na zatokę panoramicznymi oknami. Stare murowane budynki, stylizowane nadworki. Masywne kolumny wspierające daszki nad drzwiami. Ostentacyjnie luksusowe, białe łodzie motorowe, przycumowane do prywatnych pomostów. Kto tak mieszka? Zastanawia się. Gwiazdy roka. Hokeiści, którzy powrócili z kontraktów w Kanadzie? Pewnie ci, którzy sprawują realną władzę. Bogate, familie z długimi tradycjami pazerności i bezwzględności, sięgającymi kilku pokoleń wstecz. Takie, które, na przykład, jak rodzina Wallenbergów, robiły interesy z nazistami. Żygać się chce. Osiem minut później siedzi w taksówce. Jest zmęczony. Opiera czoło o szybę. Szum opon na asfalcie działa na niego usypiająco. Mijają ich wozy policyjne. Za oknem przesuwają się szeregi nijakich wieżowców, stłoczonych jak tamci ludzie na parkiecie. Te budynki przypominają mu osiedle, na którym dorastał. Typowe miejsce stworzone do bezbarwnego, anonimowego życia. Dla tych, którzy nie wszędzie pasują, których gdzieś trzeba poupychać, dla szaraczków. Takich jak on i jego ojciec. Miał sześć lat, kiedy przyprowadzili się z Kungsholmen do Bredang. Ojciec starał się jak mógł, żeby mu to osłodzić. Opowiadał, że zamieszkają wysoko w wielkim domu, z którego będą mieć niesamowity widok. Nawet gwiazdy będą bliżej, powiedział. Poznasz masę nowych kolegów. Już drugiego dnia na podwórku Zak dostał łomot. Ojcu powiedział, że podczas meczu ktoś trafił go piłką w nos, a potem zapytał: Tato, dlaczego się tu przeprowadziliśmy? Mimo, że znał odpowiedź. Dlatego, że zmarła mama. Ojciec próbował mu wszystko objaśnić. Wspomniał coś na temat pieniędzy. Zak nie wszystko wtedy rozumiał. Jednak wystarczająco dużo. Teraz mieli o wiele mniej pieniędzy i nie mogli już mieszkać w centrum. Na to stać było tylko bogaczy. Beton znika. Pojawia się zieleń. Po obu stronach drogi ciągnie się las. Między drzewami migocze woda. Jadą drogą numer 222. Niesamowite. Jaki tu o tej porze panuje mały ruch. Wjeżdżają na Kwarnoholmen, mijają gigantyczny kompleks bloków komunalnych przy Henriksdalsringen na wzgórzu. Mostem docierają na Sodermalm. Mijają Stac Gortskajen, gdzie promy do Finlandii czekają już, by przyjąć na pokład kolejny ładunek pasażerów, pragnących zasmakować iluzorycznego luksusu i pozdradzać sobie pozostawionych w domach partnerów. Dalej przez Slussen na Szepsbron w Gamlastan. Wszędzie połyskuje woda. Oczom Zaka ukazuje się widok na Szepsholmen. Gdzie budynki wyrastają ze skał, niczym miraż dawno minionych czasów. Taksówkarz ma ulicę tylko dla siebie. Przejazd przez śródmieście zajmuje mu krótką chwilę. Wyższe sfery. Estermalm. Solidne, morowane kamienice. Stare fortuny. Dziedziczna władza. Zakowi zawsze wnętrzności się przewracają, gdy tu dociera. Auto wjeżdża w ślepą uliczkę w pobliżu Humle Gordon i zatrzymuje się pod okazałym białym budynkiem z przełomu wieków, okalanym kamiennym ogrodzeniem z czarną furtką z żelaza. Zak wręcza taksówkarzowi kilka pomiętych koronowych banknotów i wysiada. Furtka otwiera się bezgłośnie. Zamyka ją za sobą, idzie brukowaną ścieżką wzdłuż przystrzyżonego trawnika, otwiera ciężkie dębowe drzwi. Nie ma domofonu. Nigdy nie przestanie go to dziwić. Mieszczą się tu głównie przedstawicielstwa dyplomatyczne, mawia ona. Sprawa byłaby zbyt skomplikowana. Toż to istny raj dla bezdomnych, zwłaszcza zimą. Zaka korci czasem, żeby poinformować o tym zainteresowanych. Wtedy eleganccy panowie pod krawatem musieliby przeskakiwać przez śpiących pijaczków albo zygzakiem omijać żygowiny i szczyny, żeby rano dostać się do pracy. To by im dobrze zrobiło. Zasuwa kratę starej windy marki Asea i siada na obitym zieloną skórą stołku. Jedzie na najwyższe, szóste piętro. Znajduje się tu tylko dwoje drzwi. Jedne prowadzą na poddasze. Dzwoni do tych drugich. Otwiera mu kobieta około trzydziestki. Ciemne włosy ma potargane. Dopiero co wstała. Nosi okulary w stalowych oprawkach, ma na sobie czarny, jedwabny szlafrok. Mera Leoson. Jej spiczasty nos... Odznacza się na tle otynkowanej na biało ceglanej ściany w przedpokoju. Lekko przechyla głowę i mierzy go hardym wzrokiem. Podchodzi do niego i namiętnie całuje. Delikatnie przygryza mu dolną wargę. Chwyta jego dłoń i prowadzi przestronnym korytarzem, gdzie o uwagę walczą dzieła amerykańskich artystów. Richarda Oldricha, Justina Libermana i Geralda Davisa. Zakowi podobają się szczególnie odjechane prace Davisa. Są jak lustro, w którym przeglądają się wszelkie ludzkie żądze. Wszystkie te obrazy to oczko w głowie Mary. Przechodzą przez przestronny salon, gdzie osiemnastowieczne meble gustownie zakomponowano z duńskim designem i kolejnymi dziełami sztuki współczesnej na ścianach. Wchodzą do sypialni, w której króluje zrobione na zamówienie wielkie łoże. Kosztowało mniej więcej tyle, co roczne zarobki Zaka. Mera zdejmuje okulary, rozchyla poły szlafroka i popycha go na łóżko. Głowa uderza z hukiem o podłogę. Mimi straciła połowę twarzy. Kobieta obok niej nie jest w stanie dłużej krzyczeć. Na jej policzku rozbryzgał się mózg Mimi. Mężczyzna ponownie naciska spust. Tłumik sprawia, że wystrzał brzmi jak walnięcie w worek bokserski. Pistolet lekko szarpnął. Kolejna kobieta pada do tyłu. Kula rozrywa jej klatkę piersiową. Dwie kobiety leżą na podłodze. Trzecia zwisa z kanapy z nogami ułożonymi pod dziwacznym kątem. Została jeszcze jedna. Czy ona w ogóle rozumie, jaka jest brudna? I te jej wrzaski dziwki nie powinny się odzywać. Wszystkie są takie same trajkoczą i paplają, walczą o swoje i czasem trzeba im na to pozwolić, nawet jeśli tylko dla pozorów. Ale nie tutaj, nie teraz. Tu się usuwa brud tu ma panować cisza kobieta wykrzykuje mnóstwo niezrozumiałych słów patrzy na niego składa dłonie i potrząsa nimi jak w jakiejś płomiennej modlitwie myśli że jej to w czymś pomoże leży na plecach a on przesuwa po niej językiem palcami skóra ma ciepłą i wilgotną od potu Przymyka oczy. Uruchamia inne zmysły. Czuje lekkie drżenie jej najdrobniejszych mięśni. Podoba mu się, jak na nią działa. Że dzięki niej jest tu, w tym miejscu i przeżywa chwile, które należą tylko do nich. Przewraca ją na brzuch. Całuje w kark. Rozsuwa jej nogi. Wchodzi. W jej ciepłe zakamarki. Ale to jest dla niej zbyt delikatne. Wypina się. Napiera na niego mocniej, jeszcze mocniej. Czuje ból. Ale mera tego właśnie pragnie. Żeby bolało, aż wszystko straci kontury. Krzyczy, kiedy zalewa ją pierwsza fala rozkoszy. Zak wspiera się na rękach. Dłonie z rozczapierzonymi palcami położył na jedwabnym prześcieradle. Dociska ją, mocno na nią napiera, zaraz dojdzie. I ciała uderzają o siebie. Zak zamyka oczy. Nie, tylko nie to. Nie chcę mieć przed oczami tych obrazów, nie teraz. Widzi jej blond włosy i czarno-białą twarz na fotografii, gdy leży na ziemi. Pod brodą ma ziejący czarny otwór. Zakrwawiony nóż przecina powietrze, świszcze ostatnia kula, kłapią w ciemności ociekające śliną wilcze paszcze. Wszystko eksploduje. Wreszcie koniec. Ale to się nigdy nie kończy. Ta ciemność nigdy nie przemija. Nie ma już tego światła, które kiedyś jaśniało w blond, puklach mamy. Widzi uśmiechniętą kobietę, która przygląda mu się przytomnie. Kładzie się obok niej. Wypuszcza z płuc powietrze. Ona przyciska do niego swoją długą nogę i szepcze mu do ucha. Zak Herry. Zak Herry. Zak Herry.